Do przerwy udało się zdobyć bramkę, schodziliście do przerwy przy wyniku 1-0. Jakie nastroje panowały w przerwie? Byliśmy świadomi tego, że musimy dowieść ten wynik do końca, bo tak naprawdę 1-0 no, to jest bardzo duży kapitał, mimo tego, że gdzieś tam Sandecja w sumie może na początku miała gdzieś tam jakieś sytuacje. To i tak byliśmy cały czas skoncentrowani, żeby nie dopuścić ich do oddania strzału, bo wiedzieliśmy, że żeby tylko dowieść ten wynik do końca. No i udało nam się strzelić drugą bramkę, dzięki temu ten mecz trochę się bardziej uspokoił, mogliśmy pograć więcej piłką i też uważam, że stworzyliśmy też kilka niezłych sytuacji w drugiej połowie. Eukraes jest najlepiej punktującym wiosną zespołem w Fortuna pierwszej lidze i do tego stracił tylko jedną bramkę. To po raz kolejny trzeba zapytać, co kryje się za tym fenomenem w obronie? Powiem tak, no to jest zasługa całego zespołu, nie tylko obrońcy i bramkarz bronią. Uważam, że cały zespół na to pracuje, że straciliśmy tylko jedną bramkę. Można powiedzieć, że przypadkową, bo gdzieś tam po wyrzucie z autu uderzenie bardzo dobre. Natomiast no, w innych sytuacjach no, brawa dla drużyny za to, że nie straciliśmy gola, a z kolei no, zdobywamy dużo też bramek. Można powiedzieć, że 2-0, w ostatnim meczu też 2-0, też pokazuje to, że dużo sytuacji stwarzamy i przekłada się to na bramki. Do tego meczu Sandecja w całych rozgrywkach straciła 15 goli, dzisiaj w Łodzi straciła 2. To co było, jaki był plan na pokonanie Sandecji, na rozmontowanie tego szyku obronnego? No powiem tak, no, mieliśmy od początku wyjść i grać swoją grę. Niestety nie udało się to z początku. Chcieliśmy po prostu, jak to się mówi, no, narzucić swój własny styl. Ale no, Sandecja też postawiła ciężkie warunki i mecz był taki wyrównany na początku. No tak mówię, no, Sandecja no, mało bramek traci. Widać, że to jest solidny zespół. Dzisiaj strzeliliśmy dwie bramki, no cieszymy się z tego powodu, że mogliśmy takiej drużynie strzelić bramki i zagrać sami na zero z tyłu. W ostatnich meczach częściej Marcel Rozwandowicz zaczynał na środku obrony obok Janka Sobacińskiego. Tym razem trener postawił na ciebie, byłeś trochę zaskoczony tą decyzją? To znaczy, nie wiem, czy byłem zaskoczony. No, pracuję cały czas, ostatnio zagrałem w Tychach. Gdzieś to miałem pod świadomości, że mogę zagrać w następnym meczu. Uważam, że nie jesteśmy, jak to się mówi, nie ma między nami jakiejś dużej różnicy w graniu. Także cieszę się, że mogłem wyjść na boisko i pomóc drużynie w wygraniu meczu. I cieszę się, że zagraliśmy na 0-0. Z racji napiętego kalendarza te święta będą takie błyskawiczne, ale nie mogę nie zapytać, jak tegoroczną Wielkanoc spędzi Kamil Juraszek. No oczywiście w rodzinnym gronie. Jutro się spotykamy jeszcze na treningu i no, w śniadanie oczywiście wyjeżdżam też do rodziny. Mam jakieś 3 godzinki drogi stąd na Dolnym Śląsku. No i mam nadzieję, że będzie to przyjemny czas, tym bardziej, że wygraliśmy. Także no, samopoczucie jest bardzo dobre. A potem ciężka praca, bo 2 mecze w nadchodzącym tygodniu. Tak, tak. Oczywiście, że później musimy już wrócić do treningów, no i no, grać swoje po prostu. To, co nam teraz idzie, nie możemy tego zaprzepaścić. Dzięki za rozmowę, powodzenia w następnych meczach i wszystkiego najlepszego.